Cześć, witajcie w najdroższych autach youtuberów. Dzisiaj trzech youtuberów, a wśród nich Jay Dąbrowski, Marcin Malczyński oraz Cypis. Jak zawsze w każdym odcinku trzech youtuberów podawajcie w komentarzach kolejnych. Jeżeli wiecie czym jeżdżą, ułatwicie mi zadanie, piszcie w komentarzach. Żeby nie przedłużać, zaraz przechodzimy do oglądania, a jeżeli doceniasz moją pracę, proszę zasubskrybuj mój kanał, klikając ten czerwony przycisk pod tym filmem. Listę otwiera Jay Dąbrowski, youtuber mający na swoim kanale 1,3 miliona subskrypcji, na YouTubie działa od 2011 roku. Jego filmy odtworzono 185 milionów razy. Auto, jakim jeździ Jay, na pewno kojarzycie z gry Colin McRae Rally 2. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście w tą grę. Być może młodsi widzowie nie będą kojarzyć, starsi natomiast na pewno będą tą grę znać. Auto, jakim jeździ, to Toyota Corolla, niemniej tutaj nieco nowsza niż w grze, bo 2016 rocznik. Za to auto dał około 80 tysięcy złotych. Toyota Corolla to samochód segmentu B, a następnie segmentu C, produkowany przez japońską markę Toyota od 1966 roku. W 1997 roku Toyota wyprzedziła model Volkswagena Garbus w rankingu najlepiej sprzedających się modeli w historii. W lipcu 2013 roku Toyota przekroczyła 40 milionów sprzedanych egzemplarzy. Kolejną osobą na liście jest Marcin Malczyński. Marcin na swoim kanale ma 1,3 miliona subskrypcji. Jego filmy obejrzano 260 milionów razy, a na YouTubie działa od 2007 roku, czyli od 11 lat. Niedawno informowałem o nim o jednym z odcinków, na to jednak wychodzi, że sytuacja z jego Audi RS5 jest nieaktualna. Marcin napisał to na swojej grupie, wszystko wygląda na to, że wybrał on Skodę Kodiaq o wartości mniej więcej 90 tysięcy złotych. Oczywiście mowa tu o bazowym modelu, jeżeli natomiast ma nieco wyższą wersję, mógł dać za nią ponad 100 tysięcy złotych. Piotrek zamieścił info i zdjęcia na mojej grupie odnośnie tego autka, także dzięki wielkie Piotrek. Ta Skoda to crossover klasy średniej produkowany przez czeską markę Skoda Auto od 2016 roku. Pierwsza oficjalna premiera pojazdu miała miejsce w Berlinie 1 września 2016. Ostatnią osobą w tym zestawieniu jest Cypis. Cypis jak najbardziej może znaleźć się w takim zestawieniu. Ma on 730 tysięcy subskrypcji, jego filmy odtworzono 290 milionów razy. Działa na YouTubie od 2010 roku. Często uczestniczy na streamach różnych youtuberów. Na fanpage'u napisał, że zapłacił za swoje auto 500 000 złotych. Ma ono 560 koni mechanicznych, a mowa tutaj o BMW M5 F10. Jest to samochód zaprezentowany w 2011 roku. Podobnie jak w przypadku poprzedników, model M5 bazuje na serii 5. Jest to 5. wcielenie BMW. Został on jednak wyposażony w bardziej agresywny sportowy zestaw ospoilerowania o mniejszym oporze aerodynamicznym, a komplet oznaczeń BMW nadaje temu autu niezły charakterystyczny wygląd, jeżeli chodzi o szczegóły. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, tak jak na początku, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli doceniasz moją pracę. Zerknij też na mój drugi kanał, do którego tutaj gdzieś dodam odnośnik, niebawem o tym kanale powiem więcej. Zerknij też na moją grupę na Facebooku oraz dodaj mnie na Snapchacie i Instagramie. Nie zapomnijcie napisać, kogo chcecie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!